Tak jak w filmie poprzednim mówiłem, komputer warsztatowy, w którym stawiałem od nowa Linuxa, bo chciałem wersję Mate, która jest odporna na wszystko. Zainstalowałem już NeoFetch i mamy tutaj informację właśnie o... powiększam sobie to... informację o komputerze. Mamy tu NVIDIA GeForce 6600 GT, 12 prawie giga RAM-u i to wystarczy. I to jest ten mój komputer warsztatowy, który stoi sobie w garażu. EVX jest 8-rdzeniowy, jak zresztą widzicie. A czemu zainstalowałem Linuxa od nowa? Bardzo proste, bo chciałem zmienić dysk na system operacyjny, bo tutaj był w tym komputerze był dysk na systemie 500 gigowym, starym Samsungu, jakimś talerzowym z laptopa wybebeszonym, a teraz zmieniłem to na Seagate Barracuda 1-terabajtowego dyska, więc teraz o wiele lepiej to chodzi. Tak, zrobiłem sobie nową nazwę użytkownika, Piorun Storm. Elektryka nie chciałem dopisywać. Storm wystarczy. Zaraz się zrestartuje, bardzo fajnie. Znacie